Chciałbym wam pokazać, czy nie sprostać z tego. Jak pisać tak, żeby nam się do tego tak dodali. Proszę tu cię, pokażę sobie trzy typy ataków. Główne problemy z takimi stronami. Spróbujemy dobrać się do jakiejś podoby strony internetowej. Dobra. XSS w dużym skrócie polega na tym, że chcemy, żeby kawałek naszego kodu JavaScript tylko wykonało się u innego użytkownika. Te różne inne dziwne nazwy mówią o różnych modelach, jak to zrobić, żeby ten kod do innego użytkownika dać. Teraz lepiej? Pierwsza część polega na tym, że jakimś sposobem nasz kod JavaScript wpychamy na serwer i użytkownik, oglądając naszą stronę, pobiera ten kod JavaScript, który mu się w przeglądarce wykonuje. Druga taka część, to kiedy jesteśmy już fajni i robimy tak, żeby nasz serwer taki kod JavaScript podrzucił i odpisujemy mu, że sorry, ale tego akurat fragmentu nie powiem tym, że jakby ten akurat fragment podeślemy i wyświetlimy go po stronie frontu. Nie będzie, to nasi użytkownicy nie będą tego powodu. Ten problem zazwyczaj występuje w sytuacji, kiedy stwierdzimy, że to ten drugi zespół powinien się tym zająć. Ta część, czyli DOM-based XSS, mówi nam o sytuacjach, kiedy tak spreparujemy na to, że JavaScript nigdy nie trafi na serwer i strona tak to sama się rozbroi. Jak sobie teraz z tym poradzić? Pierwsza część to nie wyświetlać danych bezpośrednio użytkownika, jak się chodzi, że się nie da. Ani w skryptach, ani w nazwach tagów. Styl wyświetlania jakichkolwiek danych użytkownika jest zawsze złym pomysłem. Escape'ujemy wszystko, co się tylko da. Problem z escape'owaniem i zbudowaniem mamy w sytuacji, kiedy chcemy użyć jakiś edytor typu wyzwit i wpuszczamy tylko jakąś część. Trzymam bliżej brody może, co? Głośniej. Ostatnia część to właśnie posprzątanie tego kodu i wycięcie tylko jego fragmentu. Zobaczmy sobie teraz, jak całość wygląda. Nie jestem artystą, ale bardzo się starałem. Da się teraz słychać? Nie. Dobrze. Dobra. Tu? To jest mój najlepszy projekt życia. Wyszło. Dobra. Prawo. Jak spróbujemy sobie zrobić, jest wysłanie jakiegoś kodu na serwer, który przez edytor lib, który teoretycznie mówi nam, że takiego kodu wysłać się nie da. Przyda nam się kawałek konsoli. Tworzymy sobie. Spróbujemy przygotować sobie taki plik z jakimś tam dokumentem na stronę.
wysłać go do tej strony i zrobić, zrobić tak, żeby na stronę dostały się rzeczy, które nie chcemy, żeby się tam dostały. Cześć. To wysyłamy. Tu nam się powinno zatrzymać. Teraz, pomimo tego, że teoretycznie edytor nie pozwala nam wysłać tego kodu, my zachowujemy część naszego skryptu. Jeżeli chodzi o to, jak to wygląda i co my wysyłamy. I to jest to. Do fragmentu wykonania dokleiliśmy mu obrazek i podpięliśmy się pod event, który mówi, że w sytuacji, kiedy obrazek się w stronie nie znajdzie, mamy zrobić coś. Dobra, poszło. Obrazek jest, nie załadował się. Teraz zajrzymy sobie do konsoli. Tutaj, jak widać, wysłaliśmy sobie do serwera jakieś informacje. Ok, druga część. W ramach drugiej części chcielibyśmy zrobić coś takiego, żeby podać użytkownikowi złe informacje i żeby te złe informacje znalazły się. Dobra. Thank you.
razem i miejmy nadzieję, że zadziała mi wklejenie do wklejenia obrazka. Wysyłamy nasz dokument. Ponownie spróbuję wkleić obrazek na tym kontrolerem. W tym wypadku obrazka nie. Jest to pierwszy z zabezpieczeń. W przypadku pozostałych najprostszy. W przypadku pozostałych rzeczy, większość rzeczy dają nam już frameworki. Musimy tylko pamiętać o tym, że jeżeli uznaliśmy już, że coś, co nam wraca z serwera jako błąd, rzeczywiście jest błędem, to nie chcemy tego uświetlać. Ten fragment korzysta z Handlebarsu, więc nigdy nie chcemy bezpośrednio PSO. Handlebarsu na przykład załatwiają nam problem wyświetlania i pracowania. Podobnie dziękujemy serdecznie.